druhé čtvrtině jsme bohužel nedávali většinu střel, takže jsme sice to mohli vyhrát, ale kvůli nedostatku košů jsme to nedokázali a pak nám unikali i v obraně. A mohli jsme to dotáhnout, ale i tak dále jsme nedávali žádné střely. Tak první řadě bych chtěl poblahopřát soupeři. Hrál velmi dobře, byl individuálně lepší než my. Takže jsme zaostávali jak v obraně, tak v návratu pro rychlý protiútoky. V útoku jsme se hodně trápili, dělali nám potíže zdvojování, při vyhazování. Máme na co pracovat a děkujeme soupeři za lekci do života. Zagraliśmy właśnie mecz z czeską drużyną. Wygraliśmy, dosyć duża była przewaga. Graliśmy dosyć słabo w pierwszej połowie, w drugiej trochę nam poszło lepiej. Ogólnie parkiet jest bardzo śliski i tak graliśmy, jakbyśmy mieli na nogach gumofilce. Wszystko było ok. Przewagę utrzymaliśmy do końca meczu i przez to wygraliśmy. Okej. Gratulacje dla obu drużyn. Tak jak Olek powiedział, w pierwszej połowie zdecydowanie graliśmy poniżej naszych możliwości. Bardzo dużo strat w ataku. No, ta piłka latała po całym boisku, ale nie we właściwe miejsce. Także po przerwie zdecydowanie trzecia kwarta, gdzie zdominowaliśmy zawodników przeciwnika w obronie i zamienialiśmy to na punkty. No, zdecydowała ta trzecia kwarta o całym meczu. Przewaga wzrosła do 20 punktów i później utrzymaliśmy ją, także mamy 4 zwycięstwa i jutro rano walczymy o to, żeby odnieść zwycięstwo w turnieju, także musimy się zregenerować i być gotowi na jutrzejszy dzień. Dziękujemy.